piknik Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego odbył się w Gromniku 2 września. Jest to drugi piknik Parków Krajobrazowych, który jest zorganizowany właśnie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Zaprosiliśmy tutaj do uczestnictwa także lokalnych artystów, którzy pokazują tutaj swoje rękodzieło. My opowiadamy o przyrodzie i o tych walorach kulturowych tego obszaru. Natomiast dzięki organizacji tego pikniku możemy także promować no, ten lokalny produkt, który jest tutaj produkowany, czy to wino, czy to pierniki ciężkowickie, czy też inne rzeczy, które tutaj na stoiskach są pokazywane. No tutaj odbywa się nauka rzeźbienia. Nie, to jest dosyć proste. Im jest cieńsza deseczka, tym jest łatwiej. Jeżeli to jest wstępnie przygotowane, oczywiście obeżnięte już zarysy, także no oczywiście no trudność jest nawet drewno samo opór stawia, bo sama twardość drewna i trzeba troszeczkę siły. Widzę, że ci pięknie idzie. Co rzeźbi? Trójka. No pokaż. No i oczywiście do nich zapraszamy. I jak, podoba ci się takie coś, takie rzeźbienie? Bardzo. Bardzo? Nie jest ciężko? Drewno nie jest twarde? Troszkę tam ciężko jest, ale ujdzie. Na naszym stoisku mamy tutaj konkurs wiedzy o przyrodzie parków krajobrazowych, które są tutaj blisko, na Pogórzu. Konkurs polega na tym, że losuje się bardzo proste pytanie i są nagrody natychmiastowe, które są tutaj broszurami informacyjnymi, mapami. Czego można się nauczyć, tutaj przychodząc do Państwa na stoisko? Można się nauczyć, jak odróżnić dzika od zająca, sosnę od jodły i kilku bardzo innych przydatnych rzeczy, szczególnie dla najmłodszych, szczególnie w szkole. Rozdajemy różne sadzonki, bulwy, kwiatów, oczywiście za bardzo proste pytania. Tradycyjny ogródek, co powinien zawierać, jakie kwiaty? Na przykład do ogródka wiejskiego polecamy rudbeckie, które bardzo wabią motyle. Z takich jeszcze bardziej wiejskich malwy na przykład, są, mogą osiągnąć wysokość do 2 metrów, także są bardzo tutaj też, jeśli chodzi o wysokość, pożądane, żeby różnorodność była też w ogrodzie. Mamy dużo irysów, lilie, liliowce, z takich mniejszych to szafirki na przykład, no i bardzo ładne krokusy. Tutaj przedstawiamy stoisko Nadleśnictwa Gromnik. Na stoisku możemy posłuchać odgłosów zwierząt, odgłosów ptaków, rozpoznać gatunki zwierząt, tak jak sarna, dzik, lis. Mamy też koło fortuny, można wylosować sobie kategorie, no i czy zadajemy pytania. Wszystko związane jest z gospodarką leśną, z lasem. Mamy liczne konkursy, gry, zabawy dla dzieciaków. Uczymy, jak segregować odpady, jak postępować właściwie ze środowiskiem naturalnym. Dodatkowo można zobaczyć, jak wygląda życie butelki albo życie odpadu. Nas od momentu, kiedy go wyrzucimy do kosza na śmieci, do momentu, aż powstanie z niego nowa rzecz, taka przydatna, z której jeszcze korzystamy. U nas można się dowiedzieć o podkowcach, o nietoperzach bardzo rzadkich, które występują również na terenie Pogórza Karpackiego, na przykład w Bruśniku, w Skamieniałym Mieście, w Bukowcu, ale również w Beskidach, w Gorcach, w Sudetach. I to są takie małe nietoperze, które mają podkowę, stąd ich nazwa, podkowiec mały. To są jedyne nietoperze, które całkowicie zawijają się w swoje skrzydełka i mogą w ten sposób hibernować. Przede wszystkim nastawiamy dobrze, pozytywnie ludzi, zaczynając od dzieci do nietoperzy, że są to dla nas bardzo pożyteczne ssaki, dlatego że zjadają owady. Zjadają przede wszystkim komary, tak, dla nas powiedzmy bardzo uciążliwe. Nawet szacuje się, że jeden nietoperz około 1000 takich komarów przez noc może zjeść. Także warto go mieć w ogródku. Zapraszamy na degustację piernika ciężkowickiego w postaci złożonej z powitem, ale też można samemu sobie go udekorować, no i zjeść oczywiście. Na pierniczku widnieją pewne emblematy. Po pierwsze czarownica, po drugie nietoperz. A dlaczego? Odsyłam do legendy. Właśnie ukończyły się warsztaty dotyczące robienia budek dla owadów pąkoskrzydłych, konkretnie pszczół samotnic. I to jest to, co Państwo widzą. Każdy z uczestników takich warsztatów mógł na podstawie takiej pustej budki złożyć sobie taką już gotową dla pszczół samotnic. Z czego ona się składa? No składa się głównie z trzciny pospolitej, która jest zamieszkiwana właśnie przez pszczoły samotnice. Dodatkowo uzupełnia się jakimś drewienkiem, jakąś słomą, generalnie usztywnia
i na koniec zbija się to taką siatką, która ma na celu oczywiście ochronę przed jakimiś drapieżnikami. Każdy region jest reprezentowany danego roku, więc z tego co wiemy, z tego naszego regionu tarnowskiego został wybrany właśnie Gromnik i z tego tytułu jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie Gromnik jest bardzo ważną gminą na arenie parku krajobrazowego. Parki krajobrazowe są ściśle powiązane właśnie z takimi rzeźbiarzami. Parki promują właśnie takich ludzi, którzy mają talent w ramach rękodzielnictwa. Natomiast ja myślę, że te instytucje, te osoby też promują parki krajobrazowe. To jest fajnie, że kiedyś ktoś potrzebuje pomocy, ale później się ładnie odwdzięcza i on właśnie pomaga tej osobie, która wcześniej pomagała. Mam dużo takich przykładów, chociażby nawet i Świętowina, gdzie Gromnik promował producentów win, a teraz się okazuje, że będziemy świętować siódmy raz Świętowina, oni już teraz promują Gromnik. I podobnie jest w przypadku parków krajobrazowych, gdzie wszyscy sobie zdają sprawę, że muszą żyć w symbiozie po to, żeby wzajemnie się popierać, po to, żeby przyciągnąć jak największą liczbę mieszkańców, żeby to oglądali, żeby zobaczyli, żeby podziwiali. Chcemy opowiadać o tym, że coś takiego jak parki krajobrazowe istnieje. Tak? Jest to instytucja samorządu województwa małopolskiego. Jest to taki twór, taka forma ochrony przyrody, w której są prowadzone normalne działania i gospodarcze, tak? Zarówno leśnicy normalnie gospodarują, jak i rolnicy mogą normalnie funkcjonować. Natomiast myślę, że naszym zadaniem jest promowanie tych obszarów, jest mówienie o tym, że one są atrakcyjne turystycznie, że warto tutaj być, warto korzystać z tych dóbr, które są właśnie w tym miejscu wytwarzane. Piknik był niesamowitą atrakcją, szczególnie dla najmłodszych, dla których przygotowano wiele gier i zabaw.